całej Polsce jest 11 tysięcy przejazdów kolejowych, a w województwie podlaskim około 500. Rokrocznie dochodzi na nich do nierzadko tragicznych zdarzeń, które prowokują kierowcy i piesi. Nie zdają sobie sprawy z tego, że droga hamowania pociągu wynosi około 1300 metrów, a jego masa i prędkość z samochodu robi kłębek blachy. Nadchodzą święta Wielkiej Nocy. Wielu z nas wsiądzie w samochody, pojedziemy do rodziny, pojedziemy się spotkać, świętować. To jest czas wzmożonych podróży, czasami też takich dość dalekich. Na pewno na swojej drodze albo prawie na pewno trafimy na przejazd kolejowo-drogowy. Apelujemy i uwrażliwiamy. Zachowajmy się odpowiedzialnie, zachowajmy się ostrożnie. Przejazd kolejowy to jest szczególne miejsce, gdzie przecinają się drogi z torami. Co roku dochodzi do około 200 wydarzeń na takich przejazdach. Bardzo prosimy w tym takim ferworze przedświątecznym, w tym zamieszaniu zdjąć nogę z gazu, zatrzymać się przed znakiem stop, zachować się odpowiedzialnie i po prostu zgodnie z przepisami. Nie przemykajmy pod zaporami, które jeszcze się wznoszą lub dopiero co zaczęły opadać. Zawsze patrzmy na sygnalizator świetlny, bo pośpiech lub brak dostatecznej uwagi w takim miejscu po prostu zabija. W zetknięciu z pociągiem samochód nie ma praktycznie żadnych szans, ponieważ różnica mas jest taka jak zetknięcie samochodu osobowego z puszką po napoju, więc pociąg, który waży od kilkuset do kilku tysięcy ton nawet, taki samochód po prostu miażdży, więc to są często bardzo niebezpieczne wypadki, bardzo w takim złym znaczeniu spektakularne. Często dochodzi do śmierci kierowcy lub kierowcy i pasażerowie są ciężko ranni. Wiele spostrzeżeń na temat zachowania kierowców, ale i pieszych ma również policja. Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, niestosowanie się do znaku stop, gdzie kierowcy dość często niestety nie stosują się do tego znaku, jak też omijanie opuszczających się zapor, bądź już nawet opuszczonych zapor. Incydentalne przypadki są wyprzedzania na przejazdach kolejowych. Policja jednak, w przeciwieństwie do kolejarzy, może sięgnąć po bolesne dla kieszeni środki perswazji. Prawo o ruchu drogowym zostało zmodyfikowane, znowelizowane i rzeczywiście aktualnie kary za przejazd przy opuszczanych zaporach, czy też niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej, jest to mandat w wysokości 2000 zł. Piesi też niestety nie stosują się do przepisów przekraczania przejazdów kolejowych. Tak samo dość często spotykane jest przechodzenie przy opuszczanych zaporach, czy gdy zapory są już opuszczone, a pieszy kieruje się tym po prostu, że nie widzę jeszcze pociągu, więc mogę przejść. Nic bardziej mylnego tak naprawdę. Ale nie tylko pośpiech czy roztargnienie bywają powodem tragicznych zdarzeń na torach. Bywa, że samochód po prostu odmówi posłuszeństwa albo zawiedzie system kolejowych czujników, co zdarza się niezmiernie rzadko. Tomasz Łotowski radzi w takiej sytuacji tylko jedno. Uciekać. Jeżeli się da uciekać samochodem, to uciekać samochodem, taranować rogatkę i zjeżdżać. Natomiast jeżeli się nie da, to po prostu opuścić pojazd i nie próbować zostawać na torach w jakiejś dziwnej pozycji czy sytuacji. Rokrocznie w Polsce dochodzi do około 200 wypadków na przejściach i przejazdach kolejowych. W 2022 roku odnotowano ich nieco mniej, 170, ale 40 osób poniosło w nich śmierć.